Może nie jest to największa, nie była to największa z tych zakończonych, ale niewątpliwie jedna z najgorszych dróg powiatowych w powiecie leszczyńskim, taka bolączka nasza, i tą drogę udało się wyremontować, w części całkowicie przebudować. Firma Drogi Ulice zakończyła już tą główną część robót właśnie, która polegała na poszerzeniu, umocnieniu poboczy, położeniu nowej nawierzchni. To taki odcinek właśnie najbardziej zniszczony od wiaduktu Eski do kanału, do przepustu, a w pozostałym zakresie droga została wyremontowana przez ekipę Zarządu Dróg Powiatowych i na tej pozostałej części położona tak zwana powierzchniówka, czyli powierzchniowe podwójne utrwalanie, czyli ten nielubiany przez kierowców grysik i smoła, a aczkolwiek efekt tutaj na pewno będzie osiągnięty, to zabezpieczenie tej pozostałej części drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej i przez samą miejscowość Henrykowo w kierunku schroniska dla zwierząt i w drugą stronę właśnie od wiaduktu w kierunku Strzyżewic. Tam póki co kończymy to zadanie przed przejazdem kolejowym, ale oczywiście plany później po już wykonaniu całkowicie remontu i skrzyżowania z drogą krajową nr 12. Również ta droga będzie wyremontowana przez samą miejscowość Strzyżewice.